Po pierwsze, przyjąć ją. Badeni właśnie mówił tak. Trzy ruchy. Akceptatio, konfrontatio, transformatio. Co to znaczy, prawda? Że mówi, musisz najpierw przyjąć, pogodzić się, że jest tak, jak jest. To nie znaczy, że jesteś z tego zadowolony, tylko po prostu uznajesz, że taka jest rzeczywistość. Potem się z nią skonfrontować, to znaczy jakby popatrzysz, co ty masz w tym momencie zrobić, nie? Jakby jak to jakby widzisz ty. I transformacja, czyli odnosisz do Boga. Nie? Czyli to, co ten facet, choćby, o którym wspominałem, mówił, że mówię do niego, cierpliwie czekam, co mi odpowie. Nie? To jest transformacja. I wtedy, jak odpowie, to ja wiem, wtedy będziesz wiedział, co z tą słabością dalej robić. Nie? To jest ważne niezwykle, ponieważ często jest tak, może zawsze, że każdy z nas ma jakąś słabość, która nie mija. I trochę tak jak powiedziałem o tym moim byciu głąbem, ta słabość często jest pretekstem do szukania Boga, do częstszego z Nim kontaktu. Ona jednocześnie mnie jakoś upokarza, jakoś mnie poniża w moich oczach, bo nie potrafię jej zaakceptować, a jednocześnie jest czymś, co paradoksalnie inne rzeczy, większe nawet, Pan Bóg usuwa z mojej drogi, a to zostawia. To jest trochę tak, jak się mówi właśnie o świętym Pawle, że miał oścień, który cały czas go nękał i że on wielokrotnie prosił Boga, żeby mu to odjął, a Bóg powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Jednocześnie właśnie to jest ta historia, że ja widzę takie grzechy, na przykład ciągle się z nich spowiadam, ale dla Boga to nie jest kłopot. Dla Boga gdzieś indziej jest przeszkoda. A to w ogóle mu mało przeszkadza. Chociaż mnie bardzo przeszkadza. Ale dlatego, że ja mam inne widzenie siebie i spraw moich.